Cześć wszystkim, ja jestem Kubik i witajcie w kolejnym odcinku z serii Ratchet & Clank A Crack in Time. Jest to już 20 odcinek, także jest... no także szybko to idzie dość. Dobra, jesteśmy na... w sektorze Vela i teraz dostaliśmy ostatnią misję od tego gościa, żeby coś zrobić w kosmosie, aczkolwiek jeszcze nie wiem co to jest, zaraz się dowiemy. Najprawdopodobniej przypuszczam, że to jest coś z użyciem Ship Trackera. Dobra, to jest coś tutaj. A, nie, jednak nie. Chociaż w sumie też mamy tutaj tą asteroidę, czy tam kometę, przepraszam. To są komety. Musimy w nie strzelać, aż się jakiś tam minerał się otworzy. W tym będziemy mogli zebrać jakiś minerał za pomocą Ship Trackera właśnie. I do tego był Ship Tracker, jest to bardzo przydatne narzędzie. Właśnie we wszystkich misjach kosmicznych, które mamy do wykonania. Za misję kosmiczną jest oczywiście achievement, już to mówiłem. Nie, przepraszam, trofeum. Chyba brązowe. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie pamiętam. Zawsze te trofea mi się szybko robiły wraz z przechodzeniem gry. I w odpowiednim typie, w odpowiednim trybie, że tak powiem. No super, to jest... Nie lubię tego sektoru, bo tu jest naprawdę masa tych asteroid. Momentami zaczynam domowować. Okej, dobra. Możemy już sobie wziąć to. Okej. You collected a core in stop sample. Ciekawe, czy będziemy mieli to w ekwipunku. Wątpię. No, nie mamy. Goldbolt. Ciekawe, mamy 13 na 40. Super. Zuni 13 na 40. Tak samo. Tu jest armor i... i 1 na 10 planów Ryna. I to na chwilę obecną jeszcze raczej nie możemy mieć więcej. Ale spokojnie. Dobra, myślę, że wykonaliśmy już wszystkie misje kosmiczne. Tutaj jeszcze coś zostało. Nie, jest. Jeszcze jest. Tutaj jest coś. Pirates attacked my ship and damaged my gravimetric warp capacitor. I've been trying to repurpose these bits of space junk to repair it, but my tether's too weak. Would you be so kind as to throw a few my way? Dobra, oczywiście się zgodzimy. Dobra, chcemy wykonać wszystkie misje oczywiście. Collect Warp Drive Components. To wygląda tak, jakby gościowi się rozkraczył statek i musielibyśmy mu przywieźć. Nie, właśnie tak jak mówiłem, Ship Tracker służy do właśnie do zbierania takich właśnie rzeczy. Jakichś odpadków kosmicznych, takich właśnie pierdółek małych statków. Ship Tracker jest po prostu bardzo przydatny. Dobra, to chyba on tam potrzebował trzech, zdaje się. Trzech odłamków czegoś. Tak, trzech. Dobra, wykonaliśmy już wszystkie misje. Jeszcze sobie spójrzmy na mapę. Dobra, 7 na 10 zuni. Tutaj wszystkie są miejsca wykonane. Tutaj na razie nie możemy na na Torrent 4 nie możemy jeszcze niczego zrobić. Tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy Unvisited, czyli nie możemy tam polecieć, bo tam jeszcze po prostu nie byliśmy. Więc musimy walczyć po prostu ręcznie. I chodzi o to tutaj, że widzicie, nie możemy przelecieć, tylko dlatego, że nie przelecielibyśmy normalnie, gdybyśmy nie używali właśnie R2, tego co mamy pod R2, czyli bez tych trzech zuni zdobytych w sektorze Phylax, równie dobrze mogłoby być zdobyte tu, nie moglibyśmy po prostu przelecieć na planetę Toraknus. Ale dobra, możemy już sobie lądować bez problemu. Takie właśnie blokady pojawią się w grze. No chyba niejednokrotnie, bo chyba jeszcze dwie planety, zresztą w sumie to jest dość mała ilość, chociaż tych sektorów i planet przyszłych dużo jeszcze nie jest, znaczy dużo ich nie jest, może w ten sposób. Dopiero w następnym sektorze tam będą chyba nawet cztery planety, więc będzie on najdłuższym sektorem, w którym spędzimy najwięcej czasu, szczególnie, że jest tam taka planeta
a właściwie statek, w którym jest naprawdę dużo do zebrania. Tutaj Axiom City, w Axiom City sobie tutaj zdobędziemy dużo rzeczy. I tutaj najprawdopodobniej będą te trzy ostatnie zuni, które sobie oczywiście zbierzemy bez problemu, bo tutaj właśnie mamy już pierwszego kandydata. Wszystkie sobie jeszcze zbierzemy, bo one się tam, jak zawsze, jak wiecie, przydają bardzo. O Boże. Pierwszy raz popełniam takiego fejla. Naprawdę. Równie dobrze. Nie wiem, czy... No tutaj mam misję, żeby polecieć na Neurox Plaza. Ale jeszcze... No najpierw skopiemy sobie tego z niego. Nie wiem, czemu tak mam, ale nie popełniam fejli. Takich fejli, które nagrywam... No, które popełniam podczas nagrywania. Nie, no teraz to już tego nie popełnię. Nie popełnię, naprawdę. Dobra, teraz spróbujmy zrobić tak umiejętnie. Dobra, udało się. Dobra, gonimy tego z niego. Wow, już myślałem, że to we mnie wleci. Ale już. Oj. No, jednak nie. Jednak się udało. Jeszcze żyjemy. Jeszcze. O nie. Nie. Naprawdę mam dzisiaj problemy z używaniem Slingshota. Co mi się nie podoba. Dobra. Mamy kolejnego z niego. Tutaj zdobędziemy. Tutaj są trzy zuni, tak jak mówię. Więc jeszcze dwa. Chyba dwa, bo tam na Torrent 4 pisało. Było napisane, przepraszam. Incomplete. Czy co? Incomplete. Powiedzmy. No i brakuje nam, co oznacza, że tam nie ma już żadnych zuni. Dobra, tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, jaką jest doładowanie do Constructor Weapons. Ciekawe, co to będzie za broń tym razem. Będzie to Constructor Bomb. Dobra. Teraz to, co teraz sobie damy, to dzięki temu będziemy, gdy rzucona bomba będzie siedziała do tego momentu, dopóki nie zostanie ona wysadzona przez jakiegoś przeciwnika, a nie na jakiś okres czasowy. Dobra, 5 z 21. Dodatki do Constructor Weapons będą pierwszą rzeczą najprawdopodobniej, którą sobie to będziemy w całości. Ale to spokojnie jeszcze. To jeszcze nie w tym momencie rozgrywki. Przejdźmy sobie do sklepu z broniami, bo tutaj będziemy mieli nową broń. Tesla Spikes. Ona kosztuje 19 tysięcy. Szczerze odradzam jej kupowanie, ale to gra zwróci tą kwotę. A nie warto, żeby ona sobie tak siedziała tutaj. Naprawdę nie rozumiem sensu tej broni, jak mi się ona po prostu nie podoba. Ale kupimy ją teraz, więc zapraszam do obejrzenia filmu. The ultimate defensive weapon. One spike is effective. Two or more, and they're outright lethal. When some goons approach you, try throwing a few Tesla spikes. Deadly electricity will flow between each spike, destroying nearby enemies and protecting your hive. The more you throw, the more protected you'll be. Tesla spikes, available only at Rumblemack. Ona się niby wydaje przydatna. Dla mnie ona jest naprawdę bezużyteczna. No a sami spójrzcie. Rzucamy takie coś, to się nim połączy, ale to no co? Tego gościa tutaj sparaliżowało chyba. No i co? Gdyby to się nie połączyło, to by zaraz się zniszczyło. No sami spójrzcie. Znaczy wcześniej w takim jednym miejscu się dość szybko niszczyło. No dobra, nie wiem, nieważne, nie interesuje mnie to. Ta broń jest naprawdę, jak dla mnie, jest ona bezużyteczna. Ona jest tam, bo mówili, że ona jest defensywną bronią. Nie wiem, ja takich rzeczy nie stosowałem, ja tej broni nigdy nie stosowałem. Dobra, mamy tutaj sklep ze zbrojami i teraz dostępną mamy kolejną broń. Z kolejną zbroję. To jest druga zbroja. Świetnie, ona tam daje nam 15% pancerza. 15 punktów pancerza, tam jakieś tam dziwne przeliczniki ta gra ma. Już nieważne, nie zagłębiajmy się w to. W te przeliczniki, tam inne pierdoły. Dobra, teraz się udało już bez problemu przejść. Zbierzemy sobie tutaj te śrubki, bo wcześniej ich nie zebraliśmy w pogoni za zuni. No i lecimy tutaj. Tam moglibyśmy porozmawiać z kimś tam, z jakimś tam mieszkańcem tej planety, ale naprawdę to jest nieobowiązkowe. A bez sensu, nie mogę posłuchać, jak gadają, bo trochę taki denerwujący głosik mają.
No takie mam wrażenie. Aż tam się dużo po tym się nie wywnioskuje specjalnie, mam wrażenie. Dobra, jednak mamy tutaj chyba najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj sprzeczkę z tym trudnym przeciwnikiem. Dobra, ta broń jest naprawdę bardzo mocna na tym etapie gry, bo spójrzcie, jedna taka może rozwalić takiego byka. Takiego trudnego przeciwnika. Dobra, mamy tutaj już 10 minutę, także w tym miejscu skończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z serii Ratchet & Clank, A Crack in Time. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Narka. Cześć wszystkim, ja jestem Kubix i witajcie w kolejnym odcinku z serii Ratchet & Clank A Crack in Time. Jest to już odcinek 21, taka fajna liczba. No i naszą misją jesteśmy na planecie Toraknos w sektorze Villa. Naszą misją jest dostanie się do Nerox Plaza, gdzie najprawdopodobniej spotkamy generała Azmyfa, z którym tutaj przylecieliśmy tak naprawdę na tą planetę, który nam zlecił to, żebyśmy tutaj przylecieli z nim. Dobra, równie dobrze mogliśmy na tą planetę przelecieć wcześniej, jeszcze przed przeleceniem na Torrent 4, ale tutaj byśmy dużo nie znaleźli, bo tutaj już byśmy dalej nie mogli przejść. Chyba tu już byśmy nie mogli przejść dalej. Tutaj najprawdopodobniej będzie już drugi z trzech zuni, chyba. Będę nam sobie za to głowę uciąć. My colleague is just upset about the rebel Azimuth destroying the terminal. The firefight triggered Axiom's defensive grid, and now the entire city's closed off. Maybe you can help. What's he gonna do? Fly over the grid and activate the reboot switches? I'd love to see that. Dobra, naszą misją jest teraz pomóc tym dziadkom, że się tak wyrażę. No innej opcji nie mamy. Musimy im po prostu pomóc. To jeszcze nie mamy opcji zebrania z niego, bo Zun jest tam, w tamtą stronę, ale tam jest jeszcze zablokowane, więc musimy im tak czy siak pomóc. Prędzej czy później. Jest to wymagane. No prędzej czy później, teraz jest to wymagane. Już innej opcji nie mamy. Dobra, lecimy. W ogóle jest szansa na to, że mogliśmy uderzyć w tamto miejsce, w tamto coś, cokolwiek to jest. To niebieskie coś tam kręci, jest prawdopodobieństwo, że w to mogliśmy uderzyć, ale małe, dość małe. Jakby się uprzeć, to na pewno byśmy tam specjalnie dałoby się tam specjalnie trafić. Dobra, 17 tysięcy śrubek. Zróbmy to, o co nas prosili wcześniej już. No super, zbliża się tutaj walka, mnie nie wiedzieć czemu strasznie swędzi nos, nie wiem co to jest za oznaka, ale dobra, spróbuję powstrzymać tę chęć, to, że mnie swędzi nos. Dobra, opuśćmy już te beznadziejne tematy i skupmy się na tym, żeby niszczyć tych trudnych przeciwników. Tutaj ciężko mam problemy jak na razie z odpowiednim wycelowaniem właśnie tej Dynamo of Doom, którą już kupiliśmy sobie na Torrent 4, zdaje się. Dobra, co? Ona chyba jest teraz na poziomie trzecim. Z tego co pamiętam, tak, na poziomie trzecim. I się dość szybko widać ewoluuje do następnego poziomu. Okej, wszyscy przeciwnicy pokonani. Mało ich było dość, mam wrażenie. Mogłoby ich być troszeczkę więcej. Dobra, to coś nas może przeteleportować do Nerox Plaza, tak to się chyba nazywa. Ale dobra, zanim tam się udamy, tak jak już wcześniej mówiłem, spróbujemy zdobyć z niego. Tutaj mamy Battery Bot. Ale jeszcze się z nim nie będziemy bawić. Tutaj mamy z niego. Nie tylko z niego, bo również inną rzecz, którą za chwileczkę się udamy. Dobra, oczywiście z nim nie byłby sobą, gdyby nie uciekał przed nami.
więc musimy go obronić. Właściwie nie musimy, bo z Unii akurat niektóre są nieobowiązkowe. Ale zawsze lepiej jest mieć. No i widzicie, teraz moglibyśmy w to uderzyć, ale na szczęście z Unii jest tak miło, że nas poczeka. Tutaj zawsze miałem, jak przechodzimy, tylko po raz pierwszy miałem problemy ze znalezieniem miejsca, gdzie on się tam kryje. I jest to tutaj. Czyli jakby tak poszukać trochę bardziej, zawsze by się to znalazło. Znalazłoby się tego z Uniego. Dobra, ile tam? 15 z Unii, tak? 15, dobra. Mamy 15 z Unii, świetnie. I jeszcze tam mówiłem wam o niespodziance. Tą niespodzianką jest to, co zaraz zobaczycie, a tym, co zobaczycie zaraz, jest tam, część Rhino 5, czyli najlepszej broni w grze. Aczkolwiek zdobędziemy ją, wszystkie 10 planów Rhino zdobędziemy dopiero na końcu gry. Już nawet nie wiadomo, czy dopiero po ukończeniu całej gry, wtedy podczas serii bonusowej tej gry. Bo również mam zamiar taką poprowadzić, w sensie bonusową serię, po przejściu będziemy zdobywać śruby, złote, z Unii i takie inne pierdołki, których nie zdobyliśmy wcześniej podczas normalnej gry. To też jest dość interesującą rzeczą. Dobra, tutaj wziąłem tego baterii bota tylko dlatego, żebyśmy mogli dostać się do kolejnego z Uniego. Więc mamy na razie dwóch i teraz dwa z Unii i zmierzamy do trzeciego. Tutaj jak na razie widzicie, omijam tych przeciwników, ale tutaj spokojnie się zaraz nimi zajmę. Chcę najpierw się pozbyć baterii bota i zdobyć trzeciego z trzech z Unii. Okej, w tym sposobem właśnie zdobyliśmy wszystkie 10 na 10 z Unii dostępnych w tym sektorze. Villa sektor, to już byłoby na tyle. Niestety, jeśli chodzi o Zuni, jest to również ostatnia planeta właśnie z tego sektoru, także nie ma się co martwić, na dobrą sprawę. Ostatnia z dwóch. Można mieć wrażenie, że w tych sektorach jest dość mało planet, ale spokojnie, w następnym sektorze będzie już dużo, dużo więcej. No dużo więcej. Tak na dobrą sprawę chyba jedną albo dwie. No czy zależy, jak mi to patrzeć. Nie będę wam zdradzał jeszcze, na jakiej zasadzie to działa. O co mi chodzi tutaj? Dla tych, którzy nie grali, chciałbym, żeby mieli fajdę z oglądania całości i przeżywania właśnie historii, bo historia jest tutaj mocnym, dużym plusem całej serii Future, bo jest naprawdę warta uwagi, uważam, że scenariusz zasługuje na pochwałę. Dobra, szósta minuta, prawie siódma, a my zmierzamy do Norox Plaza, tak to się chyba nazywa, tak, Norox Plaza, jakoś tak. Dobra, widzicie, spotkaliśmy tutaj generała Azymyfa, kurczę, on ma takie imię, że twórcy nie mieli sobie czegoś innego wymyśleć. Naprawdę. Dobra, najpierw sobie kupimy naboje, chociaż ich mało. Mamy już przez zdobywanie ich ze skrzynek zdobyliśmy dość dużo. Dobra, tutaj. Teraz będzie rozmowa, więc nie przeszkadzam. I'm here to cash in on that favor, Jarvis. We need a way inside Pollux Industries. I knew one day you'd make me an accomplice to terrorism. I'll run a diagnostic on that security system. In the meantime, you better take cover. Another security team is closing in. Dobra, teraz jak widzicie, atakują, znaczy jeszcze nie, zaraz będą się pojawiać tutaj przeciwnicy, których oczywiście musimy pokonać, no bo jak żeby inaczej, to oczywiście postaram się, żeby jakoś było prostsze, w sensie nawigacja tą bronią, bo staram się, w sensie Dynamo of Doom, bo jest ona dość trudna do ogarnięcia, szczególnie ten dziwny ich kontroler, myślę tutaj kontroler Sony. Ten S-I-X-X-I-S, nie tak to było, S-I-X-I-S, tak, jakoś tak, w sensie, że S-I-X i odwrócone ten napis, fajnie to, wizualnie fajnie ten napis wygląda, ale już swojej funkcji uważam, że spełnia średnio. Kolejni przeciwnicy już idą, więc ja sobie mówię, Dynamo Doom.
Dobra, ile mamy 9 minuta? Super. Za chwileczkę trzeba będzie kończyć. Postaram się już do tego czasu skończyć z tymi wszystkimi fajnymi. Jeszcze sobie tego niszczymy właśnie z tą Construct Pistol. Za pomocą Construct Pistol. Dobra. Dobra. Niech on wyrzuca już tych przeciwników. To chyba będzie już ten... Nie, jednak nie będzie ten mocny. Przeliczyłem się. Ale czekolwiek on się jeszcze tutaj pojawi. Nie pojawi spokojnie. Tej broni nie użyjemy, bo ona jest dość dobra na grupki właśnie takich przeciwników. Pamiętam, że kiedyś w tych pierwszych częściach, które wyszły jeszcze na PlayStation 2, był taki błąd, że żeby ulepszyć broń, trzeba było zabić nie jakiś tam coraz to trudniejszy przeciwników, tylko trzeba było ilość zabić, więc na przykład łatwo można było sobie pokonać na przykład tych na jednego hita i ulepszyć sobie od razu broń na kolejny poziom. Jeszcze w tej części drugiej, zdaje się, Gone Commando, było tak, że nie było, że można było broń tylko ulepszyć tylko raz. A dopiero potem w części trzeciej i czwartej można było, w części trzeciej można było na 5, a w czwartej na 10, po 10. Sounds simple enough. Not exactly. It'll take all three of us. I'm activating the transport ramps to the west side of the plaza. Head there now and await further instructions. Dobra, teraz mamy się dostać właśnie w tamto miejsce, także tam już pójdziemy do, w następnym odcinku, także dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapujcie, Marka.